rosyjskie mundury były głęboko schowane w plecakach. Mimo że na granicy przetrząsnęli nam bagaże, to nikt się nie zorientował, że jest to grupa harcerska. Dopiero kiedy przekroczyliśmy granicę Włoch, nagle wszyscy pojawili się w mundurkach i to robiło ogromne wrażenie. Uroczyście we wszystkich miastach nas witano. Było wielkim przeżyciem, kiedy dotarła ta wiadomość, że jesteśmy zaproszeni do Castel Gandolfo. Gdzie odbyło się historyczne spotkanie z Ojcem Świętym przy ognisku właśnie w jego rezydencji w Castel Gandolfo. Rzeczywiście miałem to szczęście, całe swoje kapłaństwo do tej pory, można by tak powiedzieć, przeżyć z Ojcem Świętym. Ja bym to skupił w takich trzech słowach. Pierwsze to zachwyt, drugie to praca dla Ojca Świętego, a trzecie to spotkania z Ojcem Świętym. Kiedy byłem w drugiej klasie szkoły średniej, doszła wiadomość, że Polak został papieżem. Możecie sobie wyobrazić, pamiętam, to było popołudnie. Jeden z nauczycieli powiedział mi o tym wydarzeniu. Przeżyłem to bardzo mocno. I mogę powiedzieć śmiało i odważnie, że
ta wiadomość tak mocno wpłynęła na mnie, że postanowiłem od tego dnia, że będę kapłanem. Najpierw chciałem być oficerem w wojsku. Od momentu, kiedy nasz Karol Wojtyła został papieżem, chciałem być kapłanem. To ten zachwyt, który zawsze mi towarzyszył od początku i muszę wam powiedzieć, że trwa ciągle dalej. Z wielkim wzruszeniem oglądam, czy takie właśnie filmy, migawki, spotkania, wspomnienia, wydarzenia z Ojcem Świętym. Potem zaczęła się praca i tutaj muszę powiedzieć, że Pan Bóg mi dał wyjątkowe, nie wiem, wyróżnienie. Bo kiedy byłem młodziutkim księdzem w Lubaczowie, pracowałem w konkatedrze, miałem 4 lata kapłaństwa, ksiądz biskup Marian Jaworski wzywa mnie do siebie. Taki młody, 4 lata ksiądz, to wiecie, to naprawdę jeszcze jest bardzo zielony we wszystkim. I ksiądz biskup mówi do mnie: księże Jerzy, ja chcę, abyś ty przygotował wizytę Ojca Świętego od strony muzycznej. Czyli wszystko, co będzie śpiewane, co będzie grane, kto będzie śpiewał, kto będzie liturgię ubogacał, to od ciebie zależy. Nogi mi się ugięły, myślę sobie: Matko Boska, co mnie spotkało? I tak nawet proponuję księdzu biskupowi, a może byśmy słowiki poznańskie, a może jakieś znane chóry z Polski, a biskup mówi: nie. Biskup, papież przyjeżdża do Lubaczowa, musimy go przyjąć własnymi siłami. To wy tutaj zorganizujecie chór, zespoły śpiewacze, wszystko, co jest, co może uświetnić tę mszę świętą. I to mnie tak bardzo zbudowało i rzeczywiście później z wieloma osobami budowaliśmy chór, który liczył ponad 200 osób. 200 osób. I śpiewał w niedzielę wieczorem w konkatedrze na tym nabożeństwie i później w poniedziałek podczas tej głównej liturgii. To było takie pierwsze spotkanie, doświadczenie i praca dla Ojca Świętego, z której byłem ogromnie dumny. A drugie to, moi drodzy, 91 rok. Nigdy bym też nie pomyślał, że biskup Śródfa mnie wezwie i mówi: księże Jerzy, chcę, abyś przygotował od strony muzycznej wizytę Ojca Świętego w Zamościu. Więc drugie wyzwanie i taka wielka też satysfakcja, że ja mogłem dla Ojca Świętego dalej śpiewać i przygotować całą liturgię. To były takie dwie bardzo ważne, moi drodzy, dla mnie osobiście sprawy, prace, które wykonałem i włożyłem w to naprawdę ogromnie dużo serca, modlitwy. Chciałem, żeby te wydarzenia zostały także w mojej pamięci jako szczególny dar od Pana Boga. Tak pokrótce powiem, to jest ta praca dla Ojca Świętego. No i trzecia sprawa to moje spotkania z Ojcem Świętym. Bardzo później zapragnąłem być z Ojcem Świętym często. Choć dzisiaj biję się w piersi i powiem tak, mogłem być na dużo więcej prawda, miejscach, kiedy Ojciec Święty przyjeżdżał do Polski, ale podobnież jak tutaj wybrzmiało, myślałem: Ojciec Święty będzie żył zawsze. Ojciec Święty nigdy nie umrze. Ja zawsze do Ojca Świętego będę mógł przyjść. Myliłem się. Przyszedł czas, kiedy Ojciec Święty odszedł. A ja wtedy, jak wielu z nas, tak przeżywało, że trzeba było pójść do lekarza i prosić o proszki, o lekarstwa, bo sobie nie dawaliśmy radę. Więc powiem tak, wielokrotnie miałem potrzebę serca i realizowałem to. Jeździłem do Ojca Świętego do Rzymu. I to, co jest moją radością, to jeździłem z młodzieżą. Brałem młodzież z Dachnowa, z Lubaczowa, z Załóża
I jechaliśmy do Ojca Świętego. I też, no nie wiem, czy to już tu włączymy, czy już nie będziemy włączać, bo jest dużo, bo jest tak już długo, że może nie trzeba. Mieliśmy takie same spotkanie jak ci harcerze. Możliwość bycia tak blisko z Ojcem Świętym, że Ojciec Święty robił sobie zdjęcia z poszczególnymi osobami. Jeździłem też ze starszymi osobami, jeździłem z nauczycielami. Zawsze chcieliśmy się spotkać i mieliśmy taką możliwość, bo mieliśmy tam swoich ludzi, a to raz, a druga sprawa, Ojciec Święty nigdy, jak tylko mógł, nigdy się nie wzbraniał. Zawsze na takie, w takich spotkaniach chciał uczestniczyć. Więc tych spotkań było wiele. Ja je wszystkie pamiętam i wielu ze mną też było, choćby nawet na tym ważnym spotkaniu był też tutaj obecny pan dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, pan Stanisław Myśliwy. On razem, to ten wyjazd był szczególny, kiedy spotkaliśmy się z dziećmi i z Ojcem Świętym. I tak, moi drodzy, kończąc, bo już dość długo to trwa, powiem tak, ale jedno spotkanie niech zakończy to moje słowo. Otóż to było 10-lecie kapłaństwa i nie było specjalnie większych trudności, bo ksiądz Mokrzycki wtedy, a dzisiaj arcybiskup lwowski, był przy Ojcu Świętym, więc nam to załatwił. I otóż takie spotkanie się odbyło tylko dla księży lubaczowskich, zaledwie kilka osób. Kilka osób byli na śniadaniu i tam księża młodzi, takie różne takie odważne rozmowy z Ojcem Świętym prowadzili, tak jak ze swoim ojcem, bratem, przyjacielem. No nawet takie, że któryś mówi, nie będę mówił, który ksiądz, ale mówi, że Ojcze Święty, ci proboszczowie tacy dla nas nie, wymagający, niedobrzy i tak dalej, byśmy trochę pozmieniali co nieco w tym kościele, trochę w żartach oczywiście. Ojciec Święty to słucha i potem na koniec odpowiedział, mówi tak, że no to proszę księży, ja mam propozycję, powiem wam, co trzeba zrobić, żebyście mogli zrealizować swoje plany. Dwie rzeczy: musicie być mądrzy, a więc się uczyć i kształcić, i musicie mieć władzę w Kościele. Te dwie rzeczy, jak będziecie mieć, to wszystko zmienicie w Kościele według pewnie najlepszego porządku. Więc to jest takie podsumowanie, bym powiedział, tego, co powiedziałem. Naprawdę Ojciec Święty, gdy powiedział słowo, to słowo jak to słowo Chrystusa w wczorajszej Ewangelii, mocne, wstań i martwe ciało wstaje, żywe, prawda? Tak samo, kiedy Ojciec Święty przemawiał, to wszystko trafiało tak na w samą głębię serca. I ciągle miał na wszystko odpowiedź. I do harcerzy, i do chorych, i do rodzin, i do żołnierzy, i do starszych. No, kto się z nim nie... I do księży. Zawsze miał słowo. Jestem przekonany głęboko, że był napełniony tak mocno Duchem Świętym. Pełnię Ducha Świętego moim zdaniem to właśnie w sercu naszego Ojca Świętego. Ja mówię, można byłoby dużo więcej, można byłoby pokazać trochę filmu, ale już jest długo, już 2 godziny. Dziękuję z całego serca za zaproszenie. Tutaj przecież 3/4 osób mogłoby swoją historię opowiedzieć z Ojcem Świętym, swoje spotkanie, swoje doświadczenie, i pewnie będzie to pani Danusia wykorzystywać, bo wiele osób jest tutaj, ksiądz, prawda, Tadeusz i pan dyrektor Myśliwy mógłby dużo bardzo opowiedzieć swoich spotkań i wiele innych osób. I nasz pan operator kamery, teraz poprawnie mówię, pan Wojtek, o, gdyby on też kiedyś został wyzwany z mikrofonem. A ja mogę stać nawet tam za tą aparaturą. Także wszystkiego dobrego, dziękuję bardzo.